Witam Państwa serdecznie. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło poinformować Państwa, że w niedawno zakończonym procesie ewaluacji jakości działalności naukowej Komisja Ewaluacji Nauki wraz z Ministerstwem Edukacji i Nauki doceniło naszą działalność publikacyjną z zakresu językoznawstwa oraz osiągnięcia artystyczne w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Wysoko oceniono również wpływ działalności naukowej naszych pracowników na otoczenie społeczno-gospodarcze. A co za tym idzie, niezmiennie jesteśmy uczelnią akademicką i mamy prawo do kształcenia na kierunkach studiów zarówno o profilu praktycznym, jak i ogólnoakademickim. Mamy prawo do nadawania stopnia doktora oraz doktora habilitowanego w obu ewaluowanych dyscyplinach. Mamy również prawo do wzięcia udziału we wszelkich projektach zawierających komponent naukowy, a także do otrzymania subwencji z budżetu państwa na utrzymanie i rozwój naszego potencjału badawczego, dzięki czemu będziemy mogli oczywiście zintensyfikować naszą działalność naukową. W związku z tym, jakie mamy plany na przyszłość? Przede wszystkim chcielibyśmy utworzyć szkołę doktorską dla dwóch dyscyplin, czyli językoznawstwo oraz sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki. Kształcenie w szkole doktorskiej będzie miało formę stacjonarną, a każdy doktorant będzie miał zapewnione stypendium naukowe. Będziemy kształcić doktorantów również w trybie eksternistycznym w zakresie obu ewaluowanych dyscyplin. Zamierzamy również uruchomić procedury habilitacyjne w tych obu dyscyplinach. Ponadto planujemy oczywiście rozwój naszego potencjału badawczego, między innymi poprzez organizację konferencji, poprzez realizowanie różnorakich projektów badawczych, a także poprzez wspieranie indywidualnych inicjatyw naszych pracowników badawczo-dydaktycznych, dydaktycznych, ale również naszych studentów. Dziękuję bardzo.